Dzień prawdziwych wyzwań. Najpierw ponad 3 godziny oglądania tych trzech pierwszych odcinków Rings of Power, a teraz stoję tu przed wami w otoczeniu dwóch bijących prosto we mnie lamp z zamkniętymi oknami w całym domu, ponieważ na zewnątrz hałas, a ja chcę dla was nagrywać moje pierwsze wrażenia. Zatem nie przeciągajmy tego za bardzo. Zapraszam. Na początek tradycyjne słowo wstępu. Moją opinię na temat pierwszego sezonu Rings of Power możecie poznać klikając gdzieś tutaj w link lub ewentualnie szukając tego linku w opisie do tego materiału. Oprócz tego możecie poznać moje materiały, taki dwuodcinkowy cykl, w którym opisywałem moim zdaniem oczywiście wszelkie nielogiczności i głupoty poszczególnych odcinków tamtego sezonu. W dużym skrócie, no i bardzo uprzejmie to mówiąc, nie podobało mi się i to nawet wtedy, kiedy dokonałem takiej przewrotki umysłowej i uznałem, że to w ogóle nie jest w jakikolwiek sposób adaptacja Tolkiena, jego książek, jego powieści, czy też nawet jakakolwiek interpretacja. Kiedy uznałem, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Tolkienem oprócz nazw, imion, postaci, to i tak był to serial bardzo, bardzo, bardzo słaby ze względu przede wszystkim na błędy logiczne i fabularne i mierne aktorstwo i tragicznie rozpisane postacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po więcej zapraszam, tak jak wam powiedziałem, do tamtych recenzji. No ale tu macie podbudówkę. Zatem czy moje oczekiwania wobec drugiego sezonu były duże? Nie, były bardzo, bardzo niskie. Jeszcze jedna taka uwaga dotycząca generalnie Rings of Power. Ja uważałem i robiłem na ten temat materiał, że moim zdaniem Rings of Power będzie miał dokładnie 2 sezony. Zobaczymy właśnie po tym drugim sezonie, czy miałem rację, ale uważałem, że pierwszy sezon obejrzy się bardzo dobrze, ponieważ obejrzeć go będą chcieli wszyscy, żeby wyrobić sobie jakąś opinię. Zarówno ci, którzy nie negatywnie się nastawili do niego ze względu na to, co się działo wokół serialu przed premierą pierwszego sezonu, jak i ci, których to nie zniechęciło, a może nawet zachęciło. I dla tych uczciwych, którzy potem uczciwie będą chcieli tę ocenę wydać na temat pierwszego sezonu, oni obejrzą ten serial do końca i dopiero drugi sezon tak naprawdę zweryfikuje prawdziwą oglądalność i ewentualny sukces Rings of Power, bo dopiero zobaczymy, ile osób przyjdzie na pierwsze odcinki drugiego sezonu. Oprócz oczywiście takich osób jak ja, którzy troszkę dla przyjemności, być może statystycznej, a być może prawdziwej, zaraz się przekonacie, po prostu ten serial oglądają. Nie miałem zresztą zbyt dużych nadziei, jak wam powiedziałem, również oczekiwań, co do tego, by drastycznie miał podnieść się poziom tego serialu w tym właśnie drugim sezonie, gdyż mieliśmy już wiele informacji w tym czasookresie, tych 2 lat pomiędzy pierwszym a drugim, kiedy to twórcy i osoby związane z produkcją generalnie wypowiadały się na różne tematy związane z tym, jaką opinię miał pierwszy sezon i twierdzili, zresztą w niedawnym zresztą wywiadzie dwójka showrunnerów twierdziła, że oni się wsłuchiwali w słowa krytyki, słusznej lub niesłusznej, i że chcieliby wyciągnąć z nich, z tej krytyki, wnioski. Jednakże w tym samym wywiadzie stwierdzili bez ogródek, że większość materiału, większość prac związanych z drugim sezonem powstawała już w trakcie premiery pierwszego sezonu, więc o jakichkolwiek dużych, dramatycznych zmianach nie mogło być mowy, nawet gdyby rzeczywiście było tak, że twórcy chcieliby coś zmienić. Ja jednak bardziej uważam, że twórcy czują pismo nosem i wiedzą, że jeśli władują już dużo środków i czasu, roboczo godzin, wtedy w ten drugi sezon, kiedy leciał pierwszy, a teraz, bo to powtarzają dokładnie ten sam numer, teraz w trakcie premiery drugiego sezonu już praca nad trzecim sezonem, więc robią ten sam numer, w związku z tym potem ich szefostwo będzie miało do czynienia z takim troszkę faktem dokonanym. No tak, moglibyśmy skancelować, zamknąć ten projekt, ale już tyle żeśmy wydali, już praca w re, już tyle rzeczy zostało zrobionych. Ważnym aspektem dla kierownictwa Amazona może być też to, że dużą część kosztów poniesiono raz na samym początku, czyli koszty praw do kręcenia tego dzieła. W związku z tym te wielkie sumy, o których słyszeliśmy w pierwszym sezonie, w drugim sezonie są zdecydowanie mniejsze, no bo do pierwszego sezonu przypisane były wielkie kwoty związane z wykupieniem praw od Tolkien Association, jeśli dobrze pamiętam, tak nazywa się to organizacja nadzorująca prawa do Tolkiena i wydająca te prawa, kto co może robić. Zatem w podsumowaniu,
Oczekiwań dużych nie miałem, bo nie sądziłem, że twórcy tak naprawdę rzetelnie podejdą do różnego rodzaju problemów, które bardzo, bardzo wielu widzów im wytykało. Nie sądziłem, raczej wyglądało to wszystko, że twórcy idą w zaparte, przynajmniej kierownictwo. Dodatkowo nawet jeśli to się zabezpieczyli w ten sposób, no że już większość rzeczy była wykonane, scenariusze były już napisane, nic nie można było przy nich grzebać, nawet gdybyśmy chcieli uczciwie coś pozmieniać. Zatem twórcy, sami sobie związawszy ręce przed drugim sezonem, sumienie mają czyste. No może by ich chcieli coś poprawić, ale nie było już na to czasu. Przynajmniej taką bajkę otrzymaliśmy na start. No dobrze, po tym długim wstępie, jak właściwie prezentują się te pierwsze trzy odcinki, które teraz możemy sobie obejrzeć na Prime Video. Kolejne odcinki już pojedynczo będą pojawiały się co czwartek. Ja zakładam, że to było około 9 rano, ja w każdym razie wcześniej sprawdzałem, w nocy tych odcinków nie było, dopiero po 9 zauważyłem, że jakieś są. Być może źle sprawdzałem. Mamy więc na start trzy odcinki, każdy ponadgodzinny, i to po odjęciu napisów i początkowych, i tych końcowych, i przypominań, i podsumowań, i czołówki. Dalej pozostaje ponad godzinę oglądania w każdym odcinku. No więc od razu wam to wszystko wyjaśnię. Po pierwsze, uważam, że wszystkim tym osobom, którym podobały się Pierścienie Władzy, ten pierwszy sezon, dalej będzie się ten serial podobał. Zaś tym wszystkim, którym się to nie podobało, im dalej będzie się to nie podobało, dlatego że ten drugi sezon jest niemalże dokładnie tym samym, co dostaliśmy w pierwszym sezonie. Zapomnijcie o jakichkolwiek nawiązaniach do Tolkiena. Znaczy, twórcy twierdzą, że tam są, że oni absolutnie na Tolkienie bazują, ale jak wiemy, serial cierpi na jedną absolutnie podstawową wadę, absolutnie na starcie, u samych podstaw, w bazie niejako pomysłu na ten serial, czyli to, że tak naprawdę twórcy nie mają praw do tego okresu w historii Śródziemia Tolkienowskiego, które chcą nam tutaj ekranizować. I to tak naprawdę stawia krzyżyk i negację wobec wszystkiego, co ci twórcy robią, jakkolwiek by tego nie wymyślali. Nie mają praw, a chcą to nakręcać. I to jest podstawowy problem całego tego serialu i on tutaj absolutnie nie znika. Niezależnie od tego, jak też również wiemy, twórcy uważają, że wiedzą Tolkiena lepiej, co się robi, jak powinna toczyć się ta historia i wszystkie te dziury, których Tolkien nie opisał od różnych względów czasu, być może oni wiedzą lepiej, jak to wszystko tam wypełnić. Zatem dostajemy mnóstwo fanfików. Bardzo często pojawiają się znane nam postacie, znane nam lokacje, ale używa się ich w oderwaniu od tego, jak Tolkien pisał, od jego przesłania niejako, które przebija przez jego twórczość, o walce dobra złem i tak dalej, czystości i różnego rodzaju zmagań, w oderwaniu w ogóle od psychologii postaci, które znamy z kart książek. Cicely Marilona głównie w tym przypadku, ale i Władcy Pierścieni. Tu się zgadzają tylko nazwy oraz imiona, nazwy własne, nazwiska i tak dalej, jakieś przydomki. Tak, tak, twórcy pamiętają, tutaj na mapie było takie miasto, to było miasto związane ludźmi, wykorzystajmy to. To, że miasto miało zupełnie inną historię, powstało w innym okresie czasowym, do czego innego służyło, miało innych założycieli, nie ma znaczenia dla twórców. Tak, tak, tam na mapie u Tolkiena było takie miasto i o, chyba coś tam pamiętaliśmy, że tam coś byli, tam coś ci z Numenoru grzebali. No to wsadźmy tamtych z Numenoru, w oderwaniu kompletnie od tego, co Tolkien napisał. I takich kwiatków jest mnóstwo, zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim. Także naprawdę, nastawcie się, to nie jest Tolkien, ani interpretacja, ani jakaś adaptacja, ani mniej lub bardziej luźna. To są tylko zapożyczone z Tolkiena nazwy, własne imiona i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, oczywiście, nie mogą twórcy odciąć się od tych wszystkich, moim zdaniem, kuriozalnych pomysłów fabularnych na to, jak potoczą się konkretne wątki. Tych głównych kół zamachowych pierwszego sezonu, czyli tego, że elfy umierają, muszą odjechać z Silmarillion, przepraszam, ze Śródziemia, chyba że użyją Mithrilu, wszepkują ten Mithril w kamienie i dzięki temu światu tu będzie rządziło, czyli muszą się na bateryjkę napędzać elfy, bo inaczej zginą, no bo światło Valonoru, które tu pozwala im żyć w Śródziemiu, od nich odejdzie i tak dalej. Znacie to, moim zdaniem, totalną bzdurę z pierwszego sezonu. Jeśli nie, to nie ma co się w nią zagłębiać. Generalnie wszystkie podstawowe, kretyńskie, moim zdaniem, pomysły na to, jak ma toczyć się fabuła, które wymyślono w pierwszym sezonie, no w drugim sezonie musimy je mieć, nie da się tego przekreślić, bo inaczej by to było tak naprawdę równie dobrze można by serial zamknąć i zaorać. Więc musimy je kontynuować. Głupie zachowanie Galadrieli względem Halabranda, Halabrand jako Sauron i tak dalej. To wszystko wciąż tutaj macie, więc tego twórcy nie mogli, nawet gdyby chcieli, nie mogli pozmieniać, a potem twórcy twierdzą, że mają wizję i chcą w tych pięciu sezonach nam wszystkim przedstawić i wtedy dopiero po pięciu sezonach będziemy mogli ich tak naprawdę ocenić, bo wtedy dopiero ta wizja będzie zamknięta. Dodatkowo, oczywiście twórcy wciąż mają, za przeproszeniem, w dupie mapę Śródziemia, odległości i czas.
Innymi słowy, jedne wątki ewidentnie toczą się kilka dni, drugie wątki toczą się tygodniami. Z jednego miejsca do drugiego pojawiamy się, dokładnie, o, musimy jechać tam i w kolejnym ujęciu już tam jesteśmy. W innych kolei wątkach bohaterowie twierdzą, no to jutro ruszamy do tamtego regionu. Dwa odcinki później wciąż nie ruszyli do tamtego regionu. I takich pomysłów tutaj jest coraz więcej, jest tego mnóstwo i o ile w pierwszym sezonie miałem wrażenie, że twórcy się jeszcze przejmowali tą krytyką, tak w drugim po prostu poszli na całość i w ogóle zlewają odległości, jak daleko dane miejsce jest, że tak jak powiedziałem, i bohaterowie pojawiają się albo od razu, albo miesiącami podróżują do różnych miejsc. Dodatkowo Śródziemie oczywiście jest jedną wielką pustynią. Może to być puszcza, ale nie zamieszkała, może to być pustynia, ale nie zamieszkała. Mieszkańcy Śródziemia, milcząc Numenoru, które tak naprawdę do Śródziemia przecież nie należy, to jakieś normalnie ludy pierwotne niemalże, gdzie nie ma żadnych państw, żadnych organizacji, żadnych miast, nawet takich bardziej lepiej zbudowanych wiosek. Troszkę tutaj popłynąłem w tym kontekście, że obiecałem sobie, że w tym materiale nie będę się czepiał tej nietolkienowości. Tymczasem wam to opisuję, jak nietolkienowski jest ten świat, który jest to przedstawiony, więc z góry was przepraszam. Bo tak, nie będę się czepiał w żadnych moich materiałach, to będę starał się, jak widać, nie czepiać, dlatego że no po prostu jest tego tak dużo, że z góry założyłem, tak jak i w pierwszym sezonie, tak i w drugim, to nie jest Tolkien. No ale tak, wciąż są te wielkie podstawowe problemy, które mieliśmy w pierwszym sezonie, powtarzają się absolutnie kopiuj w klej. Na plus! Uwaga, uwaga! Jest plus w trzecim sezonie. Przepraszam, w drugim sezonie. Plus jest taki, że póki co w tych trzech pierwszych odcinkach nie ma aż takiego dużego nasycenia totalnych głupot fabularnych czy nielogiczności. Innymi słowy, nie ma czegoś takiego, że co 5-10 minut łapiesz się za głowę i mówisz, Boże, jakie to było kretyńskie, to zachowanie, to działanie nielogiczne, co było nagminne w pierwszym sezonie. Tutaj tego nie ma. Czyli tych drobnych, posianych jak rodzynki w cieście co chwilę, w każdym miejscu, na każdym kroku, głupot większych lub mniejszych, scenariuszowych, fabularnych, tutaj póki co ich nie zauważam. Znaczy, w takiej ilości ich nie zauważam. One tutaj są, absolutnie. Niestety lub stety, może właśnie twórcy chcieli zachować ten swój oryginalny poziom, żebyśmy mieli o czym robić kolejne materiały, więc one tutaj są. Ale zdecydowanie jest ich mniej. Jakby jednak z doświadczeniem trochę twórcy poszli porządem do głowy, może ktoś nadzorował te scenariusze, może im się przyjrzał po pierwszym pisaniu, albo sprawdził po korektach różnych osób, czy to teraz po tych 300 korektach zrobionych przez 30 innych decyzyjnych osób, czy to się dalej kupy trzyma i może coś tam jednak ostatecznie poprawił. Także scenariuszowo jest lepiej, ale powiedziałem, ten trzon, największe głupoty z pierwszego sezonu, one tutaj są, one są wątkami głównymi, więc wiecie, czego możecie się spodziewać. Dużo osób narzekało na pewne elementy, które zobaczyliśmy w trailerach do tego drugiego sezonu i one tutaj występują, aczkolwiek widać wyraźnie, że były to niektóre zarzuty były nieco na wyrost. Ponieważ tu się okazuje, że na przykład znany nam oczywiście z Helbrand, dalej tutaj jest Helbrandem, kiedy trafia do elfów. No bo wiele osób śmiało się głównie z tego, że elfy przestały rozróżnić Helbranda, jak tylko w ramach trailerów prezentujących nam drugi sezon Helbrand rozpuścił włosy, ma teraz długie, piękne włosy i nagle jest nierozpoznawalny. Nie, nie, jest tutaj to logicznie wyjaśnione. Znaczy, trochę logicznie wyjaśnione. Ponieważ tutaj spoiler, gdyby ktoś nie wiedział, północno-zachodnia część elfickiego królestwa, czyli tam, gdzie z Gil-galad, gdzie pojechała Galadriela, oni wiedzą, że Halbrand jest tym złym Sauronem. Niestety przez wszystkie trzy odcinki nie są w stanie przesłać wiadomości do środkowego Śródziemia, do Regornu, gdzie mieszka Celebrimbor, czyli nasz wspaniały kowal, rzemieślnik, artysta właściwie, i przekazać mu tej informacji, żeby nie ufał Halbrandowi. Znaczy, Galadriela nad koniec pierwszego sezonu powiedziała, nie ufaj, ale nie powiedziała dlaczego. Więc oczywiście Halbrand się pojawi jako Halbrand, dalej jako ta sama postać, i oczywiście nawinie na widelec naszego Celebrimborna, żeby zachęcić go ponownie do współpracy, pomimo słów ostrzegających ze strony Galadrieli. I to jest mniej więcej ten wątek, o którym wspominałem, że w połowie pierwszego odcinka Galadriel, no to teraz ruszamy, jutro ruszamy, żeby ostrzec Celebrimbora. I trzy odcinki dalej wciąż nawet chyba nie ruszyli, nie mówiąc już o tym, kiedy dotrą do tamtej krainy, i inne krainy zmieniamy po prostu jak rękawiczki, 150 km w tą stronę, w tamtą stronę podróże, i czas tych podróży nie ma dla twórców żadnego znaczenia. Zatem tak, kilka jakby oskarżeń wobec twórców, które budowane były na podstawie tych trailerów, jakoś tam się w ramach fabuły bronią, nie jest aż tak źle. Tych wielkich głupotek, tych mniejszych głupotek jest mniej. Te wielkie głupoty wciąż są i są kołem napędowym całej fabuły. Na plus też niewielki, trzeba przyznać, że aż tak bardzo nie skaczemy po wątkach.
W pierwszym sezonie miałem wrażenie, że wszystko to galopuje i przeskakujemy. Ten wątek, Numenor, Galadriela. Niziołki, bo tak, przestali już nazywać niziołki hardfoodami. Teraz po prostu nazywają niziołki niziołkami. Nie wiadomo, nagle, uwaga, słuchajcie, eureka, nagle się okazało, że nie ma hardfoodów, tylko są niziołki. Proszę bardzo. A jednak można, nie trzeba ściemniać. Skaczemy, południowe krainy, północne krainy i to się wszystko jak w kalejdoskopie zmieniało, jak jakiś taki szalona kula spadająca z wzgórza, z góry, ze wzniesienia, nieważne. W drugim sezonie jest wolniej, tych przeskoków jest mniej i w ramach konkretnego odcinka jakby mocniej skupiamy się na jednym, dwóch wątkach. Dopiero w drugim odcinku weźmiemy kolejne dwa, maksymalnie trzy wątki, więc jakby nie mamy tego poczucia ciągłego takiego kalejdoskopowego skakania od wątku do wątku i to też jest na plus, ale z tym wiąże się niestety też minus, gdyż ten serial jest potwornie nudny. Przyznaję wam się, w drugim sezonie złapałem się na tym, że przysypiałem. Autentycznie, to mi się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Nawet jeśli coś mnie nie angażuje, a tutaj naprawdę starałem się obiektywnie podejść do tego sezonu, wyzbyć się wszelkich jakichś takich negatywnych oczekiwań i takie oczekiwania, a niech im się potknie, to będzie o czym robić materiały. No bo wiele osób tak naprawdę, znasz tutaj youtuberów, czeka tylko aż się im ta noga potknie tym twórcom i będą tony materiałów, o których będzie można się wyśmiać z twórców i z tego, co zrobili. I prawdopodobnie dalej jest tu mnóstwo materiału na takie rzeczy, choć mniej, tak jak wam powiedziałem. Dalej ja starałem się jakby mieć nadzieję, że tym razem twórcy pójdą po rozum do głowy i coś będzie lepiej. I coś, dokładnie to jest dobre słowo, coś jest lepiej, ale niewiele. Zatem postaram się wam to podsumować. Wciąż ten drugi sezon, tak jak i pierwszy, nie ma nic wspólnego z Tolkienem. Nie te charaktery postaci, nie ta historia, pomieszane wątki, patrząc na książkę, pomieszane fakty, pomieszane miejsca, zgadzają się tylko nazwy własne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tu też klimatu Tolkiena, nie masz charakteru postaci, które było opisane w Tolkienie. Orki znowu są kreowane na tą biedną, inną rasę, która po prostu jest biedna i tutaj są żony orkowskie i mają dzieci orkowskie. Och, biedne te orki, powinniśmy im współczuć tym orkom i tak dalej. Tych głupot moim zdaniem jest tutaj zdecydowanie za dużo, ale to jest dokładnie tak jak w pierwszym sezonie. Te same wielkie głupoty jako koła zamachowe całej fabuły. Zdecydowanie mniej tych drobnych głupot, bardziej irytujących i wkurzających, bo tym był przesiany pierwszy sezon, póki co w pierwszych trzech odcinkach mniej. Mniej też drażniące postacie, które mieliśmy, ale tu podejrzewam, że dlatego, że po prostu żeśmy się do nich przyzwyczaili. Galadriel jest mniej, to może też być plus, ale jeśli już jest, to jest ta sama postać, którą mieliśmy w pierwszym sezonie. I tak można powiedzieć o każdej postaci. Jeśli jakąś postać lubiliśmy, mniej lub bardziej, no to wciąż ona jest taka lubialna. Jeśli jakaś postać nas drażniła na ekranie, to drażni jeszcze bardziej. Na całe szczęście, jakoś tak w tych pierwszych trzech odcinkach, że właśnie te najbardziej drażniące postacie jakoś mniej się na tym ekranie były prezentowane. Może to przypadek, może będzie ich więcej, a może to świadomy zabieg twórców. Zatem, o ile bym powiedział, że ten pierwszy sezon dałbym ocenę 2 na 10, dla mnie to były 2 kciuki w dół i dalej to są 2 kciuki w dół w tej mojej skali, ale jeśli ktoś nie do końca orientuje się, jaka jest moja skala, 2 na 10, no bo jednak efekty specjalne, szczególnie w landscape'ach, z oddali prezentujących, naprawdę tam było widać te pieniądze i było ok. Tutaj cały czas efekty specjalne, komputerowe CGI jest super. Wciąż kuleje charakteryzacja, wciąż kuleją efekty praktyczne, wystrój, znaczy ubrania bohaterów, narzędzia, przedmioty użytkowe, to wszystko wygląda bardziej jak w LARPie, absolutnie, tak jak w pierwszym sezonie, więc naprawdę to wszystko jest tak jak w pierwszym sezonie, dokładnie, tak jak w pierwszym sezonie, do wszystkich elementów, czy to rzemiosła artystycznego, filmowego, czy fabuły, można by powiedzieć, tak jak w pierwszym sezonie. Z tym niewielkim plusem, że troszkę mniej błędów fabularnych, postacie trochę mniej drażniące, powiedziałam wam dlaczego, być może po prostu to jest o oglądanie już tych postaci, przyzwyczajenie się do nich, no i wciąż widać te pieniądze, widać, naprawdę, ale z drugiej strony jest o wiele bardziej nudno niż w pierwszym sezonie, zatem w tej znowu nie mojej skali, w tej mojej skali to wciąż 2 kciuki w dół, w tej nie mojej skali to by była taka trójeczka, 3 na 10, te pierwsze 3 odcinki przynajmniej. Okej. Słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Zapraszam oczywiście na inne materiały na moim kanale, no ale przede wszystkim dla tych, którzy oglądają ten materiał, to zapraszam na kolejne materiały po kolejnych już pojedynczych odcinkach. Zobaczymy, może będzie więcej rzeczy do wyśmiewania, do pokazywania, a może będzie dalej wciąż tak nudno. Czas pokaże. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.